Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. O, więc znalazły się gazety, widzę, tak? Ktoś wyniósł do barku tam, poszedł robić kawę, nie przyniósł, ale już są w studio, kawa też zresztą jest. I to jest, uwaga, bo to jest rozmowa z anonimowym politykiem w prasie, politykiem Platformy. I on mówi tak: stracimy tę jesień, nie ma dziś żadnej aktywności partyjnej. Potem mówi: w klubie jest pusto, problem jest w partii. Donalda krew zalewa, jak obserwuje wpadki posłów Platformy. I w sobotę, czyli pojutrze, ma być konwencja. Tak. No jak jeszcze uda im się nie mówić w kółko, tylko o PiS-ie, no to ja tak uznam, że no, ktoś tam zaczął myśleć w końcu. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Uwaga, to jest prasa dzisiejsza, bo podobnie do pracy wracamy. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział, że po dramatycznych chwilach pandemii teraz dzięki szczepieniom, cytat, zaczynają się pojawiać promyki słońca. No jaką prognozę pogody odstawił gościu? No nie wiem, nie wiem. Wczoraj 15 września 767 zakażeń. Tak, rok temu 15 września 605 zakażeń. A rok temu nie było szczepionki. Ale też nie było delty rok temu. No, delty dlatego korzystając z okazji wołamy tak. Ludzie, nośmy dystans, dezynfekujmy maseczki, trzymajmy się. O. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. To takie proste zrobić mostek, na przykład powiedziałbym. Choć... albo salto, prawda? Albo salto w tył, dokładnie, właśnie tak. Uwaga, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła wczoraj orędzie o stanie Unii. Generalnie, no jest jak jest, a jak będzie, to czas pokaże. Także wam streszczę tutaj pokrótce. No. Dużo było o nielegalnych imigrantów. Bardzo dużo nawet, tak? Tak. Posłanka Jadwiga Wiśniewska z PiS-u komentuje, że Unia mówiła głosem Kaczyńskiego. Oj, 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 no. To zaraz usłyszymy. Cała Polska z was się śmieje, komuniści i złodzieje. Dzieje wy zdradzieckie mordy. Dokładnie tak. Powiem tak, dopóki prezes nie mówi głosem Unii, to jest okej. Okay. Tak. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. W trakcie tego ostatniego meczu siatkówki, kojarzycie? Tak, tak. Z Rosją. Polaków z Rosją, dokładnie. To 3-0 było, tak. Bardzo mocno się wtedy udzieliły emocje pani profesor Krystynie Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, komentowała na Twitterze wydarzenia na parkiecie i to teraz o tym wszyscy piszą w sieci, że tam pisała tak: Leon Katruski. Tak, trener Heinen walczy o prawdę. Tak, nasi jak oliwa na wierzchu. No szło po prostu. Szło. Oj, czuć w tych wpisach ostre żądło w ręce sędziny Pawłowicz. Oj, tak. Ale ten wpis jest dość znaczący. O, ten tutaj, patrzcie, słuchajcie wszyscy. Kubiak nie dość, że ładny, to i pięknie gra. Panie, no tu już nie czuć twardej ręki, ostrego żądła. No tu czuć motyle w brzuchu. Wstawaj, szkoda dnia. Widzieliście tutaj te zdjęcia w prasie? To jest... Kurwa. Strona... Tempo, no. Chłopie, panie, to Gowinowcy tutaj, zobaczcie. To są Gowinowcy, no. Oni knują przy piwie. To jest tajne spotkanie w warszawskiej knajpie i właśnie te fotoszki. A tak jest napisane, knują przy piwie. Tak? Aha. No. Nie, czekajcie, bo knucie zakłada pewną dynamikę, prawda? Tak. Której na zdjęciach jednak nie widać. Tak, to ja może powiem, że tutaj nasiadówka Gowinowców przypomina raczej spotkanie byłych licealistów, no którym nie do końca udało się w życiu. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Słuchajcie, że też w tej Brukseli się europosłom nie znudzi. Znowu była w Europarlamencie debata o Polsce i o praworządności. Figa z makiem, tak krzyczał z mównicy Joachim Brudziński, przypominając słynne dożynanie watahy Radka Sikorskiego. O dożynaniu watahy też mówił. Trochę się boję, że tacy obcy europosłowie, na przykład z Hiszpanii, dajmy na to, nie? Tak, czy z Grecji, nie osadzeni w naszej polityce, nie wiedzą, o co chodzi. Jaka watacha? Kto dożyna? Skąd u was figa z makiem? Z jakim makiem? Z jakim pasternakiem? Tak, nie? Pytają zdziwieni. Tak. No, fakt, tak. Zabrzmiało to, jakby pan Joachim opowiadał europosłom, nie wiem, pan samochodzik i templariusze. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Czy Janusz Korwin-Mikke w swoim ostatnim felietonie zapowiada, że 16 września, a to jest właśnie dzisiaj, może wydarzyć się coś, co wywróci dotychczasowy porządek w Europie. Szymon Hołownia wróci do Mam Talent? Jasne, nie. Dzisiaj kończą się wojskowe manewry Zapad na Białorusi i pan Mikke ocenia, że wojska rosyjskie nie opuszczą Białorusi, a Putin przejmie tam władzę. Tam ale news, to jakby teraz Putin tam nie rządził.
No. Dokładnie, dokładnie. Przepraszam, że sobie nie włączyłem mikrofonu. Dokładnie. Jakby Jarosław przestał być prezesem, kupił psa, zrobił sobie mokrą Włoszkę, wyjechał do Hiszpanii hodować byki. No, to by była prawdziwa wywrotka w Europie. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.